Ucieczka misia Jogi. Hop, hop. Jogi, wstawaj. Wiesz, natura obudziła się już dawno. Widać, nie była zmęczona. Muszę się wyspać, mały. Nie bądź taki. Wiosna czeka. Pełna radości i niespodzianek. Chyba na chwilę przysnąłem. Przysnąłeś, Jogi, 3 miesiące temu. Serio? Tylko 3? Dajcie wreszcie pospać zmęczonemu misiowi. Jogi, koniec zimy. Wiesz, co to oznacza? Czas coś zjeść. Co ja słyszę, zjeść? Gdzie nasze papu? Znaczy, co jest z naszym filmem? On też się skończył tak jak zima. A zresztą, kto by tam siedział w jaskini, kiedy jest tak przepięknie na dworze? Wyobraź sobie, ile jest do wąchania kwiatków, do zbierania borówek. Borówki? Nie. Dla łakomczucha to żaden przysmak. Skoro jest wiosna, to czas na prawdziwą ucztę. Chodzi mi o turystów i ich przepyszny prowiant. Jej. Kanapki z szynką, sałatka ziemniaczana i precle, ciasteczka z kremem i galaretki. Co na to powiesz, Bób? Powiem, że robię się głodny, Jogi. To na co jeszcze czekamy? Lecimy na koszykowe polowanie. Ej, Bubu, co to jest, jak uważasz? Zdaje się, że koszyk z jedzonkiem na piknik. No, nieźle się zaczyna. Co tam może być? Kurczak z rożna, tuńczyk w oliwie, kanapki z szynką, pyszne herbatniczki. Jogi, może otwórzmy ten koszyk przed następną zimą? Masz absolutną rację. Otwieramy, nie zwlekając już dłużej. Zacznijmy pierwszą wiosenną wyżerkę. No i mamy 3 pyszne misie. 3 małe misie? To żart czy co? Co ja tu właściwie widzę? 3 małe misie, Jogi, opuszczone. Jeść mi się chce! Pić mi się chce! A mnie się chce pić i jeść! Mówiłeś chyba coś o niespodziankach, Bubu? Ale nie takie miałem na myśli, Jogi! Ta wredna matka natura! No, mamuśku, nie gniewaj się, ja nic nie mówiłem. Przeczytaj to, proszę! A co to jest? Drogi Jogi, zaopiekuj się tymi misiaczkami. Podpisano anonim. PS. Lubią ciasteczka czekoladowe i czekoladowe herbatniki. Hej, ale czekoladowo się zrobiło. Bubu, ten anonim to kto? Jogi, skąd mam wiedzieć? Cześć, śliczniusie misie. Nie macie mamusi czy taty? Jesteśmy sierotki. I nikt nas nie chce. Tylko mam, proszę. Nie wyciągajmy pochopnych wniosków. Chciałem rzec, nie dajmy się zwariować. My nie wariujemy, wujku. Chcemy po prostu papu. Proszę, jesteśmy głodni, wujku Jogi. Wujku Jogi? Słyszałeś to, Bubu? I to wyraźnie, Jogi. Zeszłej wiosny był ze mnie nieżonaty miś, teraz mam być wujek? Odpada. Proszę. I jak tu odmówić takiej słodkiej futerkowej kobietce? Popatrzmy, pistacje już kaput, pestki słonecznika zniknęły, popcorn też wyparował. I ktoś się obudził i wyjadł nam pistaszki. Ciekawe, kto miał tyle tupetu? Zostało nam jedno wyjście. Podstawa diety wszystkich misiów, borówki i inne świństwa. Hej, niech mnie żołądź trzaśnie, skrzynia jest pusta. No, ile kilogramów przytyłeś przez zimę, Bubu, bracie? Wybacz, Jogi, miałem napad wilczego głodu. Nam chce się jeść! I pić się chce. Nakarmcie mi się, proszę! Ojej, coś tak czuję, że to będzie długa, głodna wiosna.
Potem oficjalnie otworzą park. Teraz nieoficjalnie jesteśmy zdani na siebie. A co to ma znaczyć? To proste. Jeśli chcemy jeść, musimy ruszać się. Drużyna za mną. W tym rzecz, by rybkę zjeść, złowić, wyciągnąć i cześć. Często mam chętkę, by chwycić za wędkę, bo rybka najlepsza jest. W tym rzecz, by rybkę zjeść, rybka najlepsza jest. Choć bywam łasy na inne frykasy, bo rybka najlepsza jest. Rybka najlepsza jest. Najlepsza? W tym rzecz, by rybkę zjeść, fajowo wędkować. Miam, miam. By ją spałaszować. Miam, miam. Rybka najlepsza jest. Miam, miam. No? Jogi, na razie łowimy same śmieci. Czy tu aby na pewno są ryby? Jasne, na pewno. Łowienie ryb to tradycja misiów. Dlatego jestem mądrzejszy niż zwykła rybka. Hej. Ej, Bubu, co to było? To, od czego jesteś mądrzejszy. Więc zaraz to złapię. Tak, świetnie, dorwij ją, wujku Jogi. Musisz ją dla nas złowić, wujaszku. Uwielbiam łebki. Źle. Ej, rybka się złapała. Patrz, Bubu, to będzie zdobycz dnia. To jakaś stara tabliczka, Jogi. Co tu napisane? Tylko uwaga, agresywne ryby. Agresywne ryby? Ej, szpula, bo jeszcze mnie pogryzą. Ja nie o takiej zwykłej rybce mówiłem. Spory ruch chyba tej wiosny. Jak widać, w tym roku wszyscy wcześnie zaczynają. Ojej, zwierzątka, już się doczekać nie mogę. A szczególnie misiu. Spokojnie, spotkacie je. Tylko uważajcie, zwłaszcza na tego największego niedźwiedzia. Tego w śmiesznym kapeluszu i krawacie? Nadal tu jest? Przekonacie się sami, kiedy zobaczy wasz prowiant. O nie, w tym roku nie dam się wykołować. Na razie. Nie karmić niedźwiedzi. Dobry pomysł, Jogi. Dzięki temu zdobędziemy jedzenie dla tej wygłodzonej gromadki. Właśnie, jesteśmy głodni! Kiedy coś wreszcie zjemy? Łoże! Cierpliwości, misie. Wujek Jogi zaraz wam pokaże 100 sposobów na zwędzenie żarła razem z koszykiem. Karmić niedźwiedzie. Strażnik chyba mówił, żeby nie karmić niedźwiedzi. Tato, uważaj! Mało brakowało. Mamo, co jest z tym biednym misiem? Zapewne zasłabł z głodu. Wyjęła mi pani te słowa wprost z wygłodzonego pyska, przepraszam. Z głodu? Jak dla mnie to on jest gruby. Wypraszam sobie. Wolę, kiedy się mnie nazywa przyjemnie pulchnym. Zachowajcie zimną krew, może być niegroźny. Samej rzeczy, drogi panie, jestem łagodne, leśne stworzenie, które nie zjadło ani kawałka jagódki przez całą zimę, bo mam w nosie jagody. Tej wiosny nie przeżyję na pewno. I jak mi idzie? O, brawo! Miłosierni ludzie, dacie mi coś wrzucić na ruszt? Okropnie kręci mi się w głowie. Proszę, lepiej zjedz coś szybciutko. W takim tempie starczy? Jeśli nie, to spróbuję bardzo chętnie jeszcze kilka razy. Nie wiadomo, do czego taki wygłodzony miś się posunie. O, proszę, weź sobie nasz prowiant. Już jedliśmy obiad. Na razie. Jak mi poszło, Bubu? Oj, Jogi, sam nie wiem. To chyba nie jest uczciwe. Co ma jakaś uczciwość do misiowego apetytu? Ojejku, jej, to bardzo dobre. Potem idę, proszę. No sam widzisz, Bubu, że głodnego misia nie można zawieść, zwłaszcza takich maluchów. Zaraz, zaraz, już odbieram. Miłej wiosny, park Jellystone, mówi strażnik Smith. Dzień dobry, panie komisarzu. Miło pana tak wcześnie słyszeć. Nasz park?
Dzisiaj było otwarcie, na razie chyba jest spokojnie. Czy Yogi jest grzeczny? Szefie, jeszcze za wcześnie, żeby stwierdzić. W końcu wiosna dopiero się zaczęła. Na ile znam Yogiego, to jeszcze śpi. Turyści powinni mieć spokój przez co najmniej kilka dni. Proszę mi wierzyć, mamy to jak w banku. Ma pan jakieś wieści dotyczące parku? Złe wieści? Szefie, to okropne. Nie da się temu zaradzić? Tak, oczywiście, szefie. Zrobię, co do mnie należy. Jak sobie pan komisarz życzy? Do widzenia. Park przekroczył budżet. Chcą go zamknąć. Więc to jednak nie będzie taka spokojna wiosna. Jak ja powiem Yogiemu, że musi się przenieść do zoo? Już wiem, zaniosę mu świeżo upieczony placek. Z ciastem biedny miś łatwiej przełknie złe wieści. Yogi, mogłem się spodziewać. Biedny miś, a niech mnie. Daj mi jeszcze ciasteczek. Uwielbiam placek z kłemem. Bubu, to najgłodniejsze misie, jakie w życiu widziałem. I przez całą wiosnę będziemy musieli je tak karmić? Mowy nie ma, Bubu. Zanim nas zrujnują, musimy się postarać, żeby ktoś je adoptował. Ale Yogi, to okrutne. Nie możemy. My albo one, Bub. Jeśli zostaną tu te misiowe piranie, zupełnie ogołocą las. Ej, wujku Yogi, gdzie jest deser? Co, co? Chcę lody malinowe, zaraz. Z polewą czekoladową. Teraz sam widzisz, Bubu, one muszą zniknąć zaraz po deserze. Tak, Yogi, co racja, to racja. Hej, misiaczki, może tak jeszcze ciepły placek, który dla was upiekł mój kumpel, strażnik Smith? Nie ruszaj się! Łapy do góry! Tym razem wreszcie cię przyłapałem. Teraz już niczego się nie wyprzesz. Miałbym się głupio wypierać, ależ nigdy. Jestem winny i przyznaję się do winy. Przy okazji, co to jest za placek, panie strażniku drogi? Pachnie wspaniale. Pychissimo, jeśli mogę tak to ująć. Cóż, borówkowy. Upiekłem według przepisu mojej mamy. A, to musi być święta kobiecina, mistrzyni kuchni z parku Jellystone. Bo kto inny upiekłby takie aromatyczne, apetyczne, niezrównane ciasto? Chce pan kawałek, panie strażniku? Dziękuję ci, Yogi. Rzeczywiście nie odmówię. Zaraz, zaraz. Nie przyszedłem na deser. Mam ci coś do przekazania. Złe wieści dla złego niedźwiedzia. Złe wieści? Czyżby zakaz opalania w nocy? Zakaz pływania w kostiumach misiowych? Misiowy kostium. Chwytasz, Bubu? No jasne, Yogi. Misiowy kostium. Szkoda, Yogi, że to dużo mniej zabawne. Zamykają nam park Jellystone. Zamykają nam park Jellystone? Hej, niezły dowcip, panie strażniku. Niezły. Co, zamykają park Jellystone? Właśnie mi to oznajmiono. Przekroczyliśmy budżet. Komisarz mówi, że trzeba zamknąć park. Panie strażniku, to niemożliwe. Pan żartuje. Proszę powiedzieć, że to był żart. To nie był żart, Yogi. No ale jeśli park zamkną, to już nie będzie tu turystów. A bez turystów nie będzie tu również pikników. Wyjątkowo logiczne rozumowanie. Zero pikników, zero koszyków. Błagam pana, takie misie smakosze jak my nie mogą się żywić żołędziami. Oczywiście, nawet widzę. Ale tam, dokąd jedziesz, nie będziesz miał zmartwień. Dokąd jadę? Do obrzydliwie eleganckiego hotelu, na przykład do Rica? Zgadza się, Yogi. Do zoo Rica. Do zoo? O nie, to jest niemożliwe. Błagam pana. Bez nerwów, Yogi, nie będzie ci tam źle. Będziesz miał jaskinię z klimatyzacją i kto wie, może nawet obsługę. Ze dwie, trzy misiowe pokojówki. Proszę, błagam pana, niech pan nas nie odsyła. Ten gaj to nasz kraj. Tu jest nasza ojczyzna. Jellystone to nasz dom. Yogi, wystarczy. Robisz z siebie idiotę. To silniejsze ode mnie, panie strażniku. Jesteśmy biedne stworzenia. Bez własnego miejsca na świecie. Jeśli odeśle nas pan do zoo, nie będzie więcej hej, ani ho, ho, ani hu, hu. Błagam, panie strażniku, niech pan na mnie zabiera domu. Yogi, dosyć już tego patosu, bo zacznę sobie rwać włosy. Przepraszam, panie strażniku, nie chciałem pana zdenerwować. A te misiaczki, co się z nimi stanie? Chce pan, żeby były sierotami?
chyba skąd one się tu wzięły. To są... one... To moi mali kuzyni. Zajęliśmy się nimi na wiosnę. Właśnie, te misie to jego krewni. Daliśmy im dom. Czy nie są... urocze? Trudno im się oprzeć. Ja też dam im dom, Yogi. Autobus przyjedzie po was wszystkich z samego rana. Zawiezie was do zoo. Żegnam! Słyszałeś, co powiedział Bubu? Tak, Yogi. Powiedział żegnam. Nie? Żegnaj parku Jellystone, potem witaj zoo. Tak się stać nie może, Bubu. Ale jaka jest na to rada? Jeszcze nie wiem, ale nie pozwolę kopać leżącego. To już nie będziesz spał? To miałeś na myśli, Yogi? Słuchaj, możesz na to liczyć, mały. Kiedy kłopot urasta, Yogi jedzie do miasta. Zaraz do ciebie wracam, tylko grunt wymacam. Wujku Bubu, serio, musimy się wynosić, co? Co? My nie chcemy jechać do zoo. Wujek Yogi miał się nami opiekować. Nie martwcie się, niedźwiadki. Już Yogi wszystkim się zajmie. Jeśli w ogóle się zjawi. Co to było? Głowę dam, że to Yogi. Zobaczycie. Yogi, gdzie ty zniknąłeś? Za 20 minut parkowy autobus ma nas zabrać do zoo. Możesz zapomnieć o zoo, Bubu. Mam gotowy pewien plan. Ucieczkę z superautem. Ale czym ty mówisz, Yogi? Kto iść za mną raczy, ten zobaczy. Bubu, siedzisz właśnie w superaucie napędzanym borówkami i takimi tam różnymi z lasu. Widzisz, Bubu? Nasza wyprawa na ryby nie była wcale taka bezcelowa. Jej, Yogi, to jest naprawdę robota geniusza. Wystarczyła odrobina talentu technicznego. Ale czy to jeździ? Co, co? Bo my chcemy się przejechać. Proszę, zanim przyjedzie autobus. Trzymajcie się mocno, bo superauto za chwilę ruszy z kopyta. Najpierw kropelka superpaliwa. Co to jest, Yogi? A, to już moja tajemnica. Te świństwa i borówki do czegoś się przydały. Tam jest jaskinia Yogiego. Kiedy już ich zabierzesz, jedź od razu do zoo. I uważaj na Yogiego i te jego sztuczki. Tak jest, już się robi. Trudno uwierzyć, że Yogi nie robi afery. Może wreszcie uspokaja się na stare lata. Dzień dobry, dobry. Dzień dobry, Yogi. Pa, panie strażniku. Bywaj, Bubu. Yogi! Bubu! Mogłem się spodziewać. Wracać mi tu. Jedziecie do zoo. Niestety, panie strażniku. Wolimy otwarte przestrzenie niż takie więzienie. Chyba mam tu jeszcze coś do powiedzenia. Na taki malutki zygzak. Strażnik wciąż nas goni. Też robi zygzak. I jeszcze zak. A jeśli to nie pomoże, zwiejemy tunelem. Teraz uwaga, drobny sprawdzian z alpinizmu. A teraz karnawał i serpentyna. Yeah!
już sobie odjeżdżamy. A ja sobie nadjeżdżam. Co nasz strażnik ma w tym zardzewiałym jeepie? Trzyma pod maską stado mustangów? Trudno wyczuć, Yogi, ale trzeba coś szybko wymyślić. On nas dogania. Nie masz szans, Yogi. Strażnik Smith zawsze dopadnie misia. Tym razem nie. Teraz uwaga, krótki rejs wodolotem, dobra? Uwielbiam pływać! Yogi, to nie my. Nie ma co się denerwować. Jesteśmy na wszystko przygotowani. To jest podwodna jazda z rurką. Jeszcze cię dorwę! Oho! To dopiero była jazda, Yogi! Tak, tempo jak na wyścigach. A ja chcę łącznik, proszę. Nie widzę strażnika. Chyba mu się już znudziło. Bo moje superauto ma wszystko, co trzeba. Popatrzcie, rozwidlenie. W którą stronę jedziemy, Yogi? To chyba oczywiste. W tę, w którą wskazuje mój żołądek. Dobre było, ale się zmyło. Jak za dawnych czasów, nie, Bubu? A co ze strażnikiem, Yogi? Chyba nie sądzisz, że o nas zapomniał? Nie, strażnik Smith nas nie zapomni. Przydałaby się kryjówka. Proszę, a może ten domek na drzewie? Uciekinierom przyda się chwila odpoczynku. Może na drzewa konarach przydusimy dziś komara? A, boję się wysokości. Właśnie, my mi się chyba wolimy schody. Pomóż nam się tam wdłapać, proszę, wujku Yogi! Szych, tej wiosny należało pospać dłużej. Jeżeli jeszcze kiedyś znajdę koszyk na progu, to wracam do środka. A co ty robisz, Yogi? Te mikremisie potrzebują windy. To wykorzystamy stary numer z koszykiem na sznurku. Winda misia Yogi do usług. Gotowi wszyscy? Wciągaj, Yogi. Ostatnie piętro. Proszę. Dobra. Hej. Ha! Hej. Ha! Hej. Ha! Hej. Ha! Ha! Doskonale, Yogi. Chodź na górę. Yogi, mamy kryjówkę z widokiem. Kryjówka z widokiem? On chyba się zgrywa. Hej, takie miejsca to lubię. Zgłodniałem strasznie przez to hejchowanie. To się nie zdarza nawet w barach szybkiej obsługi. Najadłem się jak wilk. Brzuszek mam zmęczony. Jestem śpiąca. Ja też bym się na chwilę kimnął. Bubu, do jesieni nie ma mnie dla nikogo. Ciut za dużo tu światła. Ale może ta maska pomoże mi zasnąć? Ale Yogi, jedno z nas niech lepiej czuwa, bo może się pojawić strażnik Smith. Chyba już odpowiedział. A może to jedno z was, małe misie? No, to raczej nie mam wyjścia. Jeśli usiądę, to pewnie nie usnę, bo ktoś może się zjawić. Strzeżcie się, źli najeźdźcy! Uważajcie, tam androidy! Ścigamy się do domku! Ostatni to łomaga, a nie rowerzysta! Jakiej brygady? Naszej, głupku, nie pamiętasz? Dawaj szybko, idziemy za dowódcą. I jaki mamy plan, wielki wodzu?
oczyścić świat ze złych ludzi i wszystkich obcych istot. Ach tak, a niby jak to zrobimy? Najpierw trzeba jedną znaleźć. No a wtedy damy jej popalić. Dostanie za swoje. No ale skąd wiadomo, jak wygląda taka obca istota? Może wyglądać dowolnie, być do nas podobna, do ciebie, do mnie. Albo też na przykład do psa, czy innego zwierzęcia, może nawet do misia. Najpierw walimy, pytać będziemy później. Dobra, najpierw zjem herbatnika. O? Hej, kto wszystkie wszamał? Oj, zniknęły! To może znaczyć jedno, obca istota tu była. Była w naszej kryjówce, trzeba ją znaleźć. Miazgę z niej zrobić. Najpierw odzyskajcie herbatniki, ja idę się przekibać. Jednego już mamy! Trzymaj, ja go rozwalę! Jogi pomocy! Dobra, chłopaki, dajcie już wreszcie spokój. Wiadomo w końcu, że nie ma żadnych takich obcych istot. Obca istota! Ratunku! I do tego wielka i włochata! Dajcie! Wycisk! Oj! Nie mnie! Im! Ej, jestem cała mokła! Gdzie tu przecieka? Co to za hałasy? Nasza kryjówka zmieniła się w jakąś spelunę! Jogi, coś mi mówi, że wybraliśmy złe miejsce. Mnie coś mówi, że masz rację! Obce istoty! Przybysze z kosmosu! Walimy! Ale potwór! O, i do tego jaki gruby! Obrażasz mnie! Szybciej, Jogi! Biegniemy! Nie, skaczemy! Raczej zjeżdżamy! Już z wami lecę! O, kryjcie się! Każdy miś zjeżdża dziś! Uwaga tam na dole! To się zdarzyło naprawdę. W naszym miasteczku, niedaleko stąd. Wszystko to widzieli ci młodzi ludzie. Powiedzcie, co dokładnie widzieliście? Była ich cała grupa. Wyglądali dziwnie. Tak, zupełnie jak i ty! Zwłaszcza ten gruby i wielki. Mam go. To Jogi, a jakże? Co jeszcze widzieliście? Ten mniejszy to chował się pod stołem. I trzy małe potworki. Zjadły ciasteczka. To zdaje się te trzy niedźwiedziątka. Według naocznych świadków, najeźdźcy oddalili się nietypowym pojazdem. Co pozwala przypuszczać, że są to istoty z kosmosu. Sam jesteś z kosmosu, kolego. To Jogi, ot co? Lepiej zadzwonię do komisarza. Też gruby i wielki. To się nazywa przeinaczanie faktów. Nie przejmuj się, Jogi. Wiesz, jak to jest z dziennikarzami. Zrobią wszystko dla sensacji. Święte słowa, drogi Bubu. Na razie to wszystko, proszę państwa. Jeśli dowiemy się, gdzie ukryli się włochaci kosmici, natychmiast państwa o tym poinformujemy. Wow, według mnie to trochę za szybko. Spadamy! Zaraz, za chwileczkę, co to? Jakieś dziwne auto, albo pociąg. Złodzieje ciastek z kosmosu! A widzieliście to w naszym programie? Hej, to się nazywa mieć refleks, nie, Bubu? No właśnie, Jogi. Dokąd teraz, kapitanie Jogi? Dokąd jadą ciasteczkowe potwory? Ja nie chcę być potworem! Dlatego oczy ku niebu wznieś, bo tam Jogi fruwa gdzieś. I zwiadamy stąd. Tak jest, panie komisarzu, widziałem wiadomości. Jak pan myśli, czy to reklama dla parku? Oczywiście, to nie jest dla parku dobra reklama. No to trzeba coś z tym zrobić. Zgadzam się, oczywiście. Musimy znaleźć Jogiego natychmiast, zanim zamkniemy park. Wysłał pan najlepszego łowczego razem z psem? Owszem, przyda mi się pomoc. Dziękuję. Do widzenia. Komisarz chyba uważa, że nie poradzę sobie sam. Już ja tu Jogiego sprowadzę, nim zdąży powiedzieć... Zaczyna
się tornado. Kto? Cześć pan za jeden. Jestem Trapper de Scrapper, taki co to tropi i znajduje uciekinierów. Przybij piątkę. Tu mój stary numer, żartowałem. Jap. A to jest mój japer. On tych drani dla odmiany wywąchuje. Daj mu grabę. Jap. On żartował. Dobra, gdzie ten wasz niedźwiedź? To właśnie chce wiedzieć komisarz i my musimy się dowiedzieć. Zaraz! Ekspresowa robota, dobra nasza. Najpierw najważniejsze. W którą stronę wiatr u was dmucha, bo tam właśnie będzie nasza marszruta. Niech tylko mój japer pochwyci trop, dowiemy się, gdzie ten Jogi zrobił hop. Juhu! Tak, japer? Juhu! Jap. Zdaje się, że wypuścił się tędy. Dawaj, japer, idziemy za misiem! Juhu! Juhu! Jap. Dawaj, japer, tędy! Juhu! Chyba mam przeczucie, że to będzie długa wiosna. Według ostatnich wiadomości Jogi był 30 mil przed nami. No to dawaj za nim, dorwiemy tego waszego misia. Tak, japer? Przestań japać! Jap. Życie to przysmaków koszyk, wciąż wielki, czujesz głód. To ciastko z kremem albo miód. Fistaszki, lody, keks. By nikt nie ściga cię, popatrzcie! O, Jogi, mamy kłopoty. Kłopoty to moja specjalność. Podobnie jak dawanie drapaka. Zaczekajcie! Wracajcie! Szybciej, chłopaki! Musimy ich złapać! Są za nami, Jogi! No to szpula gazu! Hej, stop! My chcemy pogadać! Nie ze mną te numery! Uwaga! Most zwodzony! Ej, małe misie, trzymajcie mi się! Ej, my lecimy! Wysoko w niebo! Oj, ja nie lubię latać! Jak nam idzie, Bugu? Zgubiliśmy tych namolnych smarkaczy na rowerach? Są tuż za nami, Jogi. Wciąż się zbliżają. Hej, zatrzymajcie się! Paliwo mi się kończy! No stańcie! O, mały głos. Właśnie, dużo za mały. Coś tu stuka. To chyba moje kolana. Bez obaw, dzieci. Zaraz stąd wyjedziemy. Zniknęli! Przed chwilą tu byli! A po chwili ich nie ma! Teraz znacie odpowiedź? Tutaj są! Poddajemy się! Macie nas jak na talerzu, w Szarlotce konkretnie. Wiesz, chcieliśmy was dogonić! To już wiemy! Ale żeby przeprosić! Nie wiedzieliśmy, że to ty jesteś pod maską! Miś Jogi, jedyny na świecie, jesteś najlepszy! I chcemy ci pomóc! Najlepszy? Tak, to brzmi całkiem przyjemnie. No i to też. A po znalezieniu tych trzech porzuconych misiów, powiedziano nam, co jest grane, że mają się zamknąć drzwi naszego domu parku Jellystone. I chcieli nas wysłać do zoo. Razem z tymi ślicznymi misiaczkami. No a my nie chcieliśmy do zoo! Wujek Jogi nas uratował! Właśnie, i zwialiśmy jego super autem. Jej, Jogi, to super historia! Super hiper! Tak, super! Bo nasz wujek Jogi to super bohater! Jej, wiesz, wy też jesteście super, zwłaszcza kiedy śpicie. Słuchaj, Jogi, nie martw się o nic! Nie pozwolimy im zabrać ciebie do zoo! Wykluczone!
To macie jakiś plan? Ma się rozumieć! Najpierw odrysujemy twoją łapę. Zgoda, a następnie? Popatrz, Yogi! Wycinamy ten kształt. Potem przybijamy. To ci pomoże w ucieczce. Hej, teraz rozumiem, też tak umiem. No i jak ci się podoba? To chyba właściwy, niewłaściwy kierunek, jeśli kapujecie. A zanim skapuje strażnik, lepiej zostawmy trochę własnych śladów. Hej. Powodzenia, Yogi! Już my ich zmylimy! Dopóki się da! Bez jakiej rzeczy mądrzejszy niż taki zwykły miś nie wychodzi z domu. O czym teraz mówię, ktoś z was może wie? Bez wielkiego słoja miodu prosto od pszczółek? Podejście pierwsze. Następna odpowiedź? Bez pazura misia gryzli na szczęście. Podejście drugie. Będę udawał, że tego nie słyszałem. Bez wielkiej poduszki, bo może zachcieć się spać? Niestety, droga Bitsy. Podejście trzecie, niezaliczone. No, Bubu, jeśli mogę prosić, podaj duży koszyk, pokażę wam, jak nie dać się z lasu wypłoszyć. Proszę cię bardzo, Yogi. Na początek duże prześcieradło, a Buzzy i Bopper zawieszą je wśród drzew. No i dwie puszki farby i parę pędzelków. Teraz paroma machnięciami misiowych łapek malujemy obraz. I strażnik nigdy nie załapie. Czyli ten niedźwiedź zwiał tamtędy. Widziano go koło domku na drzewie. Trafimy może na jego ślad. Zostaw to Japerowi, już on ich wywęszy, tak, dziecko? Jap, jap. No. Wiesz, co to jest drzewo, tak? Jap, jap. I wiesz, co to domek, prawda? Jap, jap. To teraz zbierz to do kupy i masz domek na drzewie, jasne? Ta. Co? Dobra, nieważne. Nie widzę tu żadnego śladu, nawet najmniejszego. Nie teraz, nie teraz. Wiem, że gdzieś ten misiek musi być. Instynkt podpowiada mi, że coś tu się kroi. Wiedziałem, ten domek. Nie teraz, nie teraz. Muszę tam wejść i się rozejrzeć. Gotów, Japer? Jap, jap. To wciągaj, wciągaj! Jeszcze trochę! Dawaj! Jeszcze, jeszcze! Dawaj, hop! Jeszcze trochę! Dawaj, dawaj! Jeszcze trochę! Ten plan chyba się rozsypał. Zobacz tutaj, ślady niedźwiedzia. Wielkiego niedźwiedzia, czyli Yogiego. To na co jeszcze czekamy? Idziemy go tropić. Jap, jap. Skoro Japer podłapał trop, ten misiek będzie mój i to wkrótce. Tak, piesku? Gdy mój pies trzyma nos przy ziemi, to nie ma. Nie ma krowy w oborze, ani świni w chlewie, ani igły w stogu siana, której by on nie wywęszył. W deszczu czy słońcu, nad czy pod lodą. Już mi odorwę tego miśka. Chyba powinienem sobie zbadać głowę. Hej, chyba się udało. Tak, dali się nabrać. Yogi i reszta będą mogli uciec w spokoju. Na miejscu tego misia poddałbym się już dzisiaj. Miałbym z głowy. Bo mój pies już gdzie szukać wie, bo on ma nos jak mój trzos. Oczy niczym orzeł i uszy... Już dosyć, wystarczy. Przecież wierzę. Popatrz no, seria świeżych śladów. Idź za węchem. Tym razem przyjrzymy się wszystkiemu z bliska. Nie widzę tu żadnych śladów. Nie daj się nabrać.
Widziałem różne podłe sztuczki i nie dam się oszukać. Nie tym razem. O nie, siebie! Wiesz, co mi górski instynkt podpowiada? No nie wiem, czy chcę wiedzieć. Mówi mi, że zgubiliśmy ślad! Dobra, niedźwiadki, zostawiliśmy trochę śladów, już czas na plan B, więc zmiatajmy stąd, zobaczmy, co się stanie. Dobra robota, pieseczku. No i mamy tu ślady opon. Ciekawe, skąd się wzięły na takim odludziu. To Yogi, ślady jego superauta. On gdzieś tutaj musi być. Szybko! Właśnie ci miałem o tym powiedzieć. Tu gdzieś jest miś. Już zostaw to mnie. Znajdę Yogiego. Albo nie jestem strażnik Smith. A teraz widzisz? Yogi zbierze ku wzgórzom, ale dwa razy mnie nie nabierze. Mogłem się spodziewać. To dzieło sztuki Yogiego. Na razie, panie strażniku. Przyjemnej podróży pociągiem do Indii. On chyba nie będzie bardzo zadowolony, Yogi. No co ty pleciesz, Bubu? Niech siedzi cicho, to jest podróż z Afriko. Hej, Yogi, wykiwałeś ich tym razem. My ich wykiwaliśmy. Moja drużyna bez was by sobie nie poradziła. Tak, drużyno? Tak, wykiwaliśmy ich. Właśnie, ale numer! Uwielbiam numery! Ale pan strażnik ich nie lubi, Yogi. Co znaczy, że czas już ruszyć w drogę. Mogę? Powodzenia, Yogi! Będziemy ci kibicować! Tak, i opowiadać o tym innym! Hej, papa! Papa! Na razie, drodzy kumple, jesteście super! I ruszamy na zachód, jeśli chcemy zdążyć na zupę. Posłuchajcie, przyjaciele w całym kraju. Prosimy o pomoc dla misia Yogi, naszego kumpla. Gdziekolwiek jesteście, bądźcie czujni. Yogi ucieka właśnie w swoim superaucie. Dobra, odebrałam. Bogienne lisy już wiedzą. Drużyna Yogiego ucieka przed zoo. Ich bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Przyjęliśmy. Nie dopadną misia Yogi. Samotni jeźdźcy nigdy do tego nie dopuszczą. Miejcie oczy i uszy szeroko otwarte. Yogi może zjawić się w Teksasie, a nawet w Hoboken. W Hoboken? Ej, to u nas, sokołów. Właśnie, lepiej wyjdźmy na dach. I miejmy oczy otwarte. No, dobra, ptaszku, wytrzeszczaj te ślepia. Patrz, czy nie pokazuje się Yogi? Może się zjawić w każdej chwili. Musimy trzymać się razem i robić, co trzeba. Nie pozwolimy, żeby zabrali Yogiego i chłopaków do zoo. No właśnie! Otóż to, wielki wodzu! Nadawaj! Ej, Bubu, chciałbyś mieć tutaj nowy dom? Dom tam, gdzie ryczą bizony, Yogi? Nie widzę żadnych bizonów. No bo one dawno wyginęły. Chcę zobaczyć kombojów! Chcę! I Indian, proszę! Masz ochotę na starą indiańską sztuczkę, Bubu? A co ty robisz, Yogi? Nasłuchuję, czy nie zbliża się nasz strażnik. Co to? Coś dużego chyba? I pędzi na nas! Yogi, mówiłeś, zdaje się, że bizony wyginęły. Teraz czuję, że się myliłem, Bubu. Aż za bardzo czuję. Auć! Wąwóz duchów. Pustotu jakby, a właściwie dziurawie. Chcesz powiedzieć, że to straszna dziura? Na to wygląda. A są tutaj duchy? Są? Nie, duchy nie istnieją. Ja się duchów boję! Bez obaw, Bubu zrobi bu najstraszniejszemu duchowi. Ja tymczasem trochę tu położę i zobaczę, czy ktoś jest w domu. Hej, hej, jest tu kto? Będzie nam lżej. Chyba nikogo. A co to? Sterta kapeluszy za darmo? He, ho, ho. Dzieci!
Ej, misiaczki, patrzcie, co wujek Jogi dla was ma. No to co tam masz, Jogi? Za niskie ubezpieczenie, to jedno jest pewne. Hej, mamy kapelusze! Teraz jesteśmy komboje. I kombajki! Skoro mamy odpowiednie nakrycia głowy, sprawdzimy, gdzie mieszkańcy ich krowy. Hej! Jest obok portretu wujka Jogiego. I wujka Bubu. Hej, wyglądają zupełnie jak my, Jogi. Oni są poszukiwani za kradzież bydła. To nie o mnie. Ja wolę pasać kurczęta. Ale buźki faktycznie wyglądają znajomo. A co, przypominają wam własne? Nareszcie cię dopadłem, ty bandyto i jego młodszy braciszku. To jest prawdziwy komboj. Wygląda raczej jak prawdziwy kokoń. Kokoń? Nikt nigdy jeszcze mnie tak nie nazwał. Cześć, Quickdraw. Co sprowadza cię na koniec świata? Spędzasz tutaj wakacje? Ty i cały twój zakazany gang. Oto co mnie sprowadza, ty bandyto. Ja bandyto? Quickdraw, mój bracie. Moją buźkę świetnie znasz. To ja, Jogi. Ty mnie bratem nie nazywaj, ty złodziejski, kłamliwy, paskudny łotrze. Ja twarzy nie zapominam. I ty je też pamiętaj! Zamykam cię w kiciu! Kapujesz? Kapuję, ale to nie znaczy, że tego chcę. Lepiej zachowaj lasso dla misiowych bandytów, bo Jogi znowu zwiewa swoim superautem. Stój i ani kroku! I tak nie uciekniesz! Przed długą ręką prawa! Co się stało z szeryfem? Wygląda jak naleśnik. Quickdraw, przyjacielu, nie chciałem. Jak pomóc mogę? Ten twój koński pysk nagle wlazł mi w drogę. Proszę, stary, odezwij się do mnie. Czasu nie zostało mi wiele. Zdaje się, że już zmierzam do końskiego nieba. Wykluczone. Będziesz tu jeszcze trochę, a nawet dłużej, dawny przyjacielu. Jesteś tego całkowicie pewien? Równie pewien jak futra na własnym siedzeniu. Przybijesz na dowód piątkę? Wszystko, czego zechcesz, tylko nie kopnij mi w kalendarz. Wszystko, czego ty zechcesz, bo tym razem wreszcie mam cię i nie myśl, że mi uciekniesz. Słyszałeś, ty bandyto? Słyszałem, słyszałem. Hej, też mi kumpel. Mając tego bandytę w swoim więzieniu, mogę już wyrzucić klucz. Wąwóz duchów znów zatętni życiem. Znakomicie, znakomicie. O czym on mówi, Jogi? Pojęcia nie mam. Chyba w końskim muszku mu się pomerdało. Wzywam samotnych jeźdźców. Słyszycie mnie? Po tej stronie skautka. Czerwony jeździec 2. Co się u ciebie dzieje, skautka? Widzę misia Jogi, który ma kłopoty. Lepiej przyjedźcie tu bez zwłoki. Jestem na wzgórzu koło wąwozu duchów. Będziemy tam zaraz. Nie zgub misia Jogi. Bo samotni jeźdźcy będą mu na ratunek. Hej, sępie jeden. Wlazłeś bezprawnie na teren misiowego bandyty. Jeżeli chcesz zachować choć jedno piórko, spadaj. Widziałeś to, mniejszy braciszku? Widziałem, mój dużo większy bracie. Wystraszyłeś to ptaszysko na Amen, nie? Bo na świecie nie ma podlejszych misiów od mojego braciszka i mnie. Czekaj, młodszy bracie, słyszę, że coś się zbliża. Mamy towarzystwo, wielki bracie. Tak, no trzeba im będzie urządzić małe przyjęcie, niespodziankę. Już ich wyczuwam, już coś węszę. Czuję. Ale czy ich znajdziesz? Ta indiańska sztuczka jeszcze nigdy mnie nie zmyliła. Słyszę, że ktoś się zbliża. Osobników jest dwóch. Pewnie, że tak. To my! Jak mam coś słyszeć, kiedy się wiecznie kręcicie? Nie japem! Przestań wreszcie japać! I znów coś słyszę. Coraz bliżej. Pędzi prosto na nas. To był chip. Dam sobie rękę uciąć.
Skąd o tym wiesz? Bo mnie przejechał. Stąd wiem. Ej, to był mój jeep. Mój braciszku, wreszcie nadszedł nasz dzień. A jaki to jest dzień, mój wielki bracie? Dzień napadu na bank, właśnie taki. Jak już mówiłem, odkąd misiowy bandyta i jego zakazany gang siedzą grzecznie u mnie w ciupie, w wąwozie duchów duchy nie będą straszyć nigdy więcej. Panie szeryfie, pomylił pan osoby. Czy takie niewinne misie jak my wyglądają na podłych bandytów? Wyglądają, ale dosyć tej gadki. Jest już południe, a w naszych stronach oznacza to czas na wyżerkę. Najpierw zjem sobie sałatkę ze świeżej szałwi. Potem danie główne, miseczka pysznego gulaszu z kaktusa. Z plastrem smażonego arbuza. I wreszcie na koniec mój największy przysmak. Placek z wodorostów upieczony przez mamę McGro. A niech mi siodło spadnie. Mój obiad wstał i odjechał. Nie ruszać mi się. Słomki na ziemię, łapy do góry! Niam, niam! Dobre było bardzo. Uwielbiam placek z wodołostów! Placek mojej mamusi! Odtąd misie dostajecie tylko chleb i miodek! Przepraszam, szeryfie, chciał pan powiedzieć chleb i wodę, Powiedziałem, co chciałem i będzie tak, jak mówię! A chcę właśnie powiedzieć... nieważne! Nie mówiłem, bracie misiu, jest dzień napadu na bank, a wokół żywej duszy nie ma nawet tej kobyły szeryfa. Pewnie ukrywa się w stajni z klapkami na oczach. Dam-dy-dam-da-dam. Cześć, misiowy bandyto, cześć jego braciszku misiowy. On się z nami przywitał? Tak, zrozumiałem. Czasem miewa się takie przedziwne przywidzenia. Gdyby nie to, że oni siedzą u mnie w ciupie, pomyślałbym, że to misiowy bandyta i jego braciszek rabują nasze banki. Stać, braciszku i misiowy bandyto! W imieniu prawa ani... Kroku dalej. To zaczyna być odrobinę męczące. Ej, braciszku, wykręciliśmy bezpłędny numer. Tak, wielki bracie, rozpuściliśmy szeryfa, a teraz mamy kasę! Hej, to misiowy bandyta i jego braciszek! Właśnie obrabowali bank! Więc misiowy bandyta jest na wolności, za to miś Jogi siedzi w ciupie. Co teraz zrobimy? Oddamy w ręce prawa tych dobrych i tych złych też. Nie rozumiem. Strażnik ściga misia Jogi, tak? Ale może zechce jego sobowtóra. I dostanie misiowego bandytę i jego braciszka. A my musimy tylko wyciągnąć Jogiego z więzienia. Dokładnie tak. Wzywam strażnika Smitha, proszę pana. Wzywam strażnika Smitha, pan strażnik Smith. Mówi strażnik Smith. Panie strażniku, to pański szczęśliwy dzień. W pańską stronę zmierza miś Jogi. Wiedziałem, tak czułem, mówiłem. Miś Jogi jedzie w naszą stronę, tak Japer? Jogi jedzie w moją stronę. Nie ważcie mi się wtrącać. Bez obaw, spokojnie. My tylko wejdziemy w drogę miśkowi. Hej, przyturlaj tu ten pieniek, Japer. Jak zatrzymają się przed tym pniakiem, wpadną w tę oto pułapkę. I złapiesz pan nareszcie tego miśka, albo nie nazywam się T-R-A-P-P-E-R, Trapper. Już dobrze, dobrze, żeby to tylko zdało egzamin. To chyba on się zbliża. Tak, to on, a jakże? Wskakuj tu, Japer, czas zastawić pułapkę. Mówiłem, wskakuj, a nie utknij. Jakiś pniak zagrodził nam drogę, młodszy bracie. Chyba nie tylko pniak, wielki bracie, widzisz? Braciszku, zaraz do ciebie wracam, tylko usunę tę pułapkę.
Postaraj się, starszy bracie. Ten misiek powinien już tu być. Jak tu ciasno, cały zdrętwiałem. Przez ten nędzny pniak? Tak, przez pniak. Zostaw go, bo zaraz misiek Jogi tu będzie. Misiek, to on? Jogi, natychmiast połóż to na ziemi, bo będziesz gorzko żałował. Nie, to ty będziesz gorzko żałował. Masz to załatwione. Braciszku, tylko popatrz. Cyrkowy numer. Wygląda jak śmigło od helikoptera. Jogi, wypuść mnie stąd! A tak mało brakowało. I co teraz zrobimy? Wydostaniemy Jogiego z więzienia, szybko. Tak, a tymi bandytami zajmiemy się potem. Tak, macie rację. Czasu zostało niewiele. Wyciągnijmy go, zanim wróci strażnik i jego pomocnik. Uciekłeś z mojej ciupy, ty bandyto. Ani jak śliznąłeś się z powrotem. Ale nigdzie się stąd nie ruszysz, zanim nie oddasz pieniędzy z banku. Pieniędzy? A o jakie pieniądze chodzi, Quickgrow? Pieniądze, które ty i ten twój zakazany gang zrabowaliście z naszego banku. To jest poważna kradzież. Dostaniecie za to jakieś 99 lat. Więc lepiej nie róbcie planów. Chyba że co do pracy w kamieniołomach, albo przy wyrębie drzewa, albo przy oraniu pola. Chyba jasno się wyrażam. Jogi, zdaje się, że mamy kłopoty. Tak, to jedno jest pewne. Quickgrow bierze nas za naszych podłych sobowtórów. Nie chcę pracować w kamieniołomach. Ani przy wyrębie lasu. Ani ołać żadnego pola. Płaszcze, wujku Jogi, jesteśmy niewinni. Nie przejmuj się, niedźwiadku. W tej dziurze nie ma ani jednego pługa. W każdym razie mam nadzieję. Hej, Jogi, tutaj. Kto tam? To pora odwiedzin? Samotni jeźdźcy! Zaraz was stąd uwolnimy! Najpierw skautka wyrwie te kraty! Super auto już na was czeka! I co ty na to, Jogi? Propozycja lepsza od pracy przy orce! Bubu, co szeryf teraz porabia? Uciął sobie drzemkę. Możecie zaczynać. Przygotuj się, Jogi. Włącz już silnik. Doskonale, skautka. Pośpiesz się, Jogi. Musisz wyjść. Próbuję, ale jakby tu ciasnawo. Przydałaby mi się pomoc. Błagam. Dobra, Jogi, ale musimy użyć siły. Hej, to się nazywa miejsce w pierwszym rzędzie. Wszyscy wsiadać? Już się robi, Jogi. Dobra, Jogi, wszystko gotowe do
Chodźcie, zanim się szeryf obudzi i wsadzi was tam z powrotem. Samotni jeźdźcy, jestem wam wdzięczny bez granic. Ale Quickdraw to mój kumpel, nie zostawię go tu za nic. Nie rozumiem, Yogi. Muszę szeryfowi pomóc odzyskać pieniądze. Yogi ma rację. No a w tym celu muszę dorwać misiowego bandytę i tego jego braciszka. Yogi, nie zostaniesz z tym sam! Nie, samotni jeźdźcy cały czas będą z tobą. Pomożemy ci dorwać tych bandziorów. Albo nie nazywam się Yogi. I co teraz zrobimy z tym złotem, braciszku? Najpierw do Acapulco? Jasne, wielki bracie, ale może by tak mały rejsik po morzach południowych? Tam są misiu Yogi, ale daleko! Daleko, ale widzę ich, dzieciaki. No to gazu! Wielki bracie, ktoś chyba jedzie za nami! No, dawaj ty, stary rupieciu, przyśpiesz trochę! Dziewczyny i chłopaki, dorwać ich wreszcie trzeba! Złotko. Jeden miś zatopiony. I jeden do zatopienia. Ej, skąd ta jajecznica się bierze? W bazie gajem w niego. Ty ważny, nie zapomnij kołony! Aż trudno w to uwierzyć. Trzy malutkie misie pokonały jednego wielkiego bandziora. Wiecie, jak to mówią, wujku Bobu i wujku Yogi? Jak, niedźwiedziątko? Ja też chcę usłyszeć. Nie ma studni bez wiadra! Hej, 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 hej! Hej, zdaje się, że miśki kradną moją kwestię. Misiowy bandyta i jego bandycki braciszek siedzą bezpiecznie w celi. Czas chyba, żebym razem z gromadką zrobił adios i hasta la vista. Hej! A co będzie z nagrodą, Yogi? Ty na nią zasłużyłeś. Te pieniądze są twoje. Tej jednej nagrody nie zdążę odebrać. Przeznaczam ją więc dla klubu samotnych jeźdźców. Jej, ale kumpel! Dzięki, Yogi! A zresztą pieniądze to nie wszystko, dzieci. Misiowi bandyci siedzą w kiciu. Więc gdy mój kumpel szeryf wreszcie się nachrapie, to jego miasteczko znów znajdzie się na mapie. A to dzięki misiowi Yogi! Kumpla wszystkich! I najmniej samolubnego niedźwiedzia na calutkim świecie! Dobrze gada, tak, tak! Jest największy! Kochamy wujka Yogi! Dość mi przyjemnie, lecz przypomnieć tu warto, po piętach depcze nam strażnik, więc gotowi do startu? No, to ruszamy! Paliwo mamy! Adios, drodzy jeźdźcy! Pa, pa! Powodzenia, Yogi! Pa, pa! Na razie! Hej, Yogi, gdzie my jesteśmy? Nie podoba mi się tutaj. Ciemno jakoś. I straszno. Nie rozumiem, i czego tu się można bać? Wszystkiego!
Właśnie pójdziemy spać, a któryś z nas stanie na straży. Boję się, i tak nie zasnę. Jogi, spójrz, tam jest tabliczka. Bagna, Mambo Jumbo, strzeż się. Jogi drugi odważny sam wie, czego ma się strzec. Ale za to Jogi pierwszy tchórz chętnie tej rady posłucha. Hej, wujku Jogi, spójrz! To chyba jakiś statek widmo. Boję się takich statków. I jak uważasz, Bubu, to według ciebie statek pełen duchów? No nie wiem, Jogi, wygląda dość przerażająco. Hej, nie pozwolimy, żeby przeraził nas stary parowiec. Prawda? A zresztą to pewnie niezła kryjówka, gdyby nasz strażnik się zjawił. Jak chcesz, Jogi, ty jesteś szefem. Szefowie nie idą pierwsi, he, he. Odważni szefowie idą. Zwłaszcza kiedy gdzieś są duchy. Maleńki misie, zostawcie to mnie. Bo Jogi Miś jest mądrzejszy niż taki zwykły duch. Może ktoś chce być szefem? To już niedaleko? Jeszcze tylko kilka metrów, Jogi. Jogi, dokąd uciekasz? Ktoś wydał komendę do tyłu marsz. Jogi, uważaj na siebie. Niewiele brakowało. Możesz to powtórzyć, Jogi. Ktoś powiedział bu-bu. Ktoś powiedział bu. Jakby jakiś... ogłomny i straszny. Ciśnie, przecież to miś Jogi. Czy piękne oczy mi kłamią, czy to jest mój stary kumpel Wally Gator? We własnej osobie. Witam Wally'ego na baju. Ty tu mieszkasz na tej rozpadającej się łajbie? Hej, nie wszystkie aligatory żyją na mokradłach. Nie jesteśmy dzikusy. No co ty, stary? To o co chodzi z bułu na baju, jeżeli wolno mi spytać? A, masz na myśli to przebranie? Jasne, że tak, duchu. To tylko taka drobna perswazja. Pomaga pozbyć się wrogów. No dobrze, a banjo, Wally? I pianino! Właśnie, instrumenty. Wystłaszyły nas. Takie tam stare sztuczki aligatorów, które wyciąga się z rękawa, gdyby zjawił się któryś ze strażników zoo. Kapuję, Wally, bo my mi się też zoo nie lubimy. Słyszałem, słyszałem. Wiesz, mówili o tobie w radiu. No, ale skoro mam gości, może tak spróbujecie mojej kuchni. Choćby kurczaczka z wiewiórką, potrawki ze szczura i zupy z cyranki. Tak, brzmi pysznie. Jestem głodny. Uwielbiam zupę. To uczta w stylu bagiennym, prawda? Hej. Wystarczy, przykro mi to mówić, ale tym razem pękam z przejedzenia. Już teraz wiem, jak czuje się nadziewana kaczka. Nie wstawajcie od stołu. Kucharz poważnie wziął się do roboty. Chwileczkę. Dwie szczypty torfu, kropelka oliwy z ostryk, łyżeczka pikantnego sosu z alg. Dość, Wally, ani kęsa nie przełknę. Mój żołądek już jest większy ode mnie. Mój też, Jogi. My chcemy jeszcze! Zjemy rybkę i ciasteczka teraz. No i koniecznie deser. Uwielbiam desery. Do 100 000 bagien. W życiu nie widziałem, żeby małe misie tyle jadły. No bo w życiu nie widziałeś tych małych misiów, które zresztą szukają domu. A ponieważ smakuje im twoja kuchnia? Nie!
Niestety, to bagno niemal pęka w szwach, ale na bagnie obok można dostać grupową zniżkę na czynsz. Niech tylko te twoje trzy żarłoki dokończą pasztet z oposa. O nie, tyle zjadłem, że aż w uszach mi dzwoni. Chyba nie dzwonią na kolację, prawda? Skądże, skądże? To jest mój alarm domowego wyrobu. Dlaczego się włączył? Bo mamy nieproszonych gości. Pasożyty z bagien, które za chwilę pierwszy raz w życiu spotkają się z duchem. Mówiłem przecież nie raz, nie dwa. Umiem wężyć i wykrywać, i przedzierać się i wspinać. I jeżeli to nie jest super auto Miśka Jogi, to nie nazywam. Już dobrze, dobrze. Wiem, jak się nazywasz. A teraz chcę się dowiedzieć, gdzie jest Jogi. Jap. Zdaje mi się, że Misiek Jogi poszedł tędy, prawda, Japer? Jap. Znaczy, że jest w tym nawiedzonym wraku parowca? Że jak? Nawiedzonym? Co? Takim z duchami? Powszechnie wiadomo, że duchy nie istnieją. Tak, Japer? Ja. Jeżeli się pan boisz, to my z Japerem dorwiemy tego Miśka sami. Tak, Japer? Ja. Wykluczone. Tam, gdzie idzie Miś Jogi, idzie jego strażnik drogi. No to ruszajmy, panie strażniku. Jeśli zobaczysz pan duchy, to krzyknij na trapera. Przeczucie mówi mi, że to jest strażnik Smith. Mój domowy alarm też na niego wskazuje. Pewnie możemy zrobić tylko jedno. Bronić się gębą ducha wredną. Brzmi znakomicie. Do roboty, do roboty. A kiedy Jogi wcielać się będzie w ducha, zadbam o efekty specjalne. O, to straszne! Dla smaku dorzucę nawiedzoną edycję znanego szlagieru. Jak uważasz, Jogi? Uważam, że czas zająć pozycje bojowe. Jakby tu grasował jakiś kot drapieżny. Nie straszne nam żadne miauczące kociaki. Dawajcie, no ruszamy na ten wrak. Chyba komisarz doceni, na co porywam się na służbie. Zgodzę się na nagrodę w gotówce, ale dla mnie 99,5%. No dobrze, dobrze, po połowie. Oto nasz plan. Gotowe, niedźwiadki? Tak, jeden. Dwa. Trzy. Aha, to tylko stara kula armatnia. Nie ma się czego obawiać. Spadajcie. Bo co? Coś tu się chyba pali. Pewnie tylko krótki ląd. Jap. Nie teraz, Japer. Chciałbym coś słyszeć. Jap. Nie, najwyraźniej źle zrozumiałem. Jap. Idzie jakieś nieproszone pranie. Tym razem dobrze zrozumiałem. Ja też. Jap. Jest niemały. Nie wiem, czy zniosę jego widok, ale gdzieś ja już słyszałem tego ducha. Babu bidu bidu, aha juhu bidu. Jestem duchem wudu, jeśli życie ci miłe. Dosyć tego, Jogi. Koniec przedstawienia. Jogi? Żadnego Jogiego tu nie widzę. Widzę tylko ducha wudu, który za chwilę rzuci urok, a biduhujdibidu, a tarabuduhidibiduhududu. Jogi, od tej pory rzucanie uroków będziesz ćwiczył w zoo. Spójrz! Hej, to miś Jogi! Jesteś naszym więźniem, ty nieposłuszny miśku! Jap.
Niestety, Jogi, pościg już zakończony. Właśnie widzę, nie? I to zdaje się koniec całej frajdy. To samo dotyczy gościa w prześcieradle. Kto to może być, ciekawe? Stoi za tobą, możesz go spytać. Skoro pan chce. Nie ma co, Wally, już nas rozgryźli. Wally Gator? O matko, nasz komisarz przyzna mi za to premię. Daj spokój, Wally, bracie. Oni wiedzą. Hej, ja już zapomniałem. Prześcieradło i tak mi się poprzecierało. Bubu, małe misie, to wy tam jesteście? Nie, Jogi, my jesteśmy tutaj. Tak, tu jesteśmy. Obecni. I nieprzygotowani. Tutaj się dzieje coś potwornego. Chyba masz rację, Jogi. Przestań się wydzierać. Pokaż no, kto tam jest. Nikogo tam nie ma. Albo jest ktoś, kogo nie widać. To niewidzialny człowiek. Zostaw. Kto to zrobił? Odpowiedź może być tylko jedna. Duch najprawdziwszy. Nadszedł czas chyba, by wysłać SOS. Tak, i to w Trymiga. W Trymiga? U aligatorów znaczy to teraz. O, biegnął tam. Pomocy! Pomocy! Ja już stąd spadam. Ja też. Samoczynny napęd. I prujemy w górę rzeki. Z tym duchem nigdzie nie pruje i tyle. Ej, Wally, a co ty robisz? Spróbuję, jak to jest w błotnistej Mississippi. Idziesz ze mną? Nie mogę zostawić Bubu i tych małych misiów gdziekolwiek są. Jogi, tu jesteśmy. Schowaliśmy się. Przed tym duchem. Jest okropny. W rzeczy samej, zmykajmy stąd lepiej. Módlcie się, ile macie sił, żeby tam na dole ktoś jednak był! To dopiero akcja ratunkowa, bagienne lisy! Tak, udała się wam! Kapitalna! Wygląda na to, że wysłuchano naszych modlitw! Zawsze możecie na nas liczyć. Przyjaciele Jogiego są naszymi przyjaciółmi. Najlepszymi! Dla bagiennych lisów jesteście najfantastyczniejsi, a Jogi jest królem bagien! Uczucie odwzajemniają mi się duże i mi się małe. To bon voyage, bagienni bracia! I ruszamy! Hej! Zostajemy, Jogi. Słyszę, że gdzieś trwa dobra zabawa, Bub. Może by zerknąć? Jej, Jogi, to wesołe miasteczko. Ojej, chcę się przejechać na diabelskim młynie, he. A ja chcę posłuchać, jak śpiewają. Ja chcę watę cukrową, proszę. Tam musi być fajnie, Jogi. Też tak uważam, jedziemy. Śmiało, panie i panowie, dziesiątka skromna, cząsteczka dolara, a zobaczycie, czym są sztuka i wiara. Dziękuję, dziękuję i zapraszam. Teraz ta, na którą wszyscy czekacie, wykona słynny taniec piramid, piruetów i parle-vous. Gość z Egiptu. Widzieliście kiedyś takie cudo? Uosobienie doskonałości. Widok doprawdy rzadki. Gdzie ona jest? Gdzie to twoje cudo? Oddawaj! Szekspira kocha. Gość z Egiptu dał dziś planę. Ty, proszę,
Cierpliwości, spróbujcie łagodniej. Księżniczka z Egiptu zaraz do was. Na nie świeże sardynki. Jak taki biedny kotek ma przetrwać utratę swojej głównej gwiazdy? Muszę znaleźć coś fascynującego, absolutnie. Żonglerka pizzami, albo bokser poeta z Marsa, lub inny niezobowiązujący cud. Mówiłem o cudzie i proszę, uwierzycie, widzę trupę. Poważnie. Dużych i małych tańczących misiów. No nie. Dzień dobry, Jogi kolego. Hej, Jogi, to Snagglepuss. Snag, ty rozrywkowy kocie, jak wspaniale cię znów widzieć. Mógłbym to samo powiedzieć. Słuchaj, Jogi, kim są ci twoi przyklejeni znajomi? Jogi to nie tylko znajomy. Właśnie, Jogi to nasz wujek. Ukochany wujek. Sama słodycz, jestem taki wzruszony. A ja wzruszam się rzadko. Spotkałem was w samą porę. Hej, Jogi, chcesz pracować w showbiznesie? Ta scena, wielkie gwiazdy, te światła. Światło reflektorów, Snag? Jogi, spójrz. Tam jest strażnik. Doceniam twoją ofertę, Snag, ale potrzebna nam raczej dobra kryjówka, wiesz? Zawsze mówiłem, mój namiot jest też wasz. No to zejście ze sceny. Snagglepuss! O, pan strażnik! Pozdrowienia najserdeczniejsze! Co pana tutaj sprowadza? Jogi oczywiście, wiadomo! Jogi? Ten mądrzejszy niż taki zwykły miś, dobrze mówię? Oczywiście, że dobrze. Widziałeś się z nim? Ostatnio na zjeździe w Jellystone, ale wtedy był piknik. Ej ty! Co tam masz w tym namiocie? Ma pan na myśli ten namiot tutaj? O to właśnie pytałem, prawda, Japer? Jap. No dobra, co jest w środku? Moi artyści przebierają się przed występem. Dobrze pan słyszał? Przebierają się przed występem. Och, słyszałem, a może jednak zajrzę? Świetnie, a może jednak to tylko $1, a popis jest niezwykły. Miejsce w pierwszym rzędzie. Przedstawienie za 5 minut. Wolnego pikuś. To niedarmowy obiad w śmietniku. Kochany. Dziękuję, na bilet wystarczy. Zapraszam państwa, zapraszam, bo nie ma to jak w teatrze. A to przedstawienie musicie zobaczyć. Oto ona, specjalnie i tylko dla was. Prosto z nad Nilu, gdzie zachwycała tylu, mały Egipt. Poprawka, niech będzie wielki Egipt i jej tańczące mumie. O rany, facet, popatrz na wielki Egipt. Niezła laska. Tak, jakby trochę znajoma. Ej, Jogi, jak długo musimy być przykryci? Dopóki nas strażnik ogląda. Gorąco mi się robi. I lekko. Ja nie lubię mumii. Rany, popatrz tylko na te wargi, te ślipia. A może na ten szeroki zadek? Coś mi się tu nie podoba. No wie pan, a mnie tam ona podoba się cała, caluteńka. Uch, dam ci buziaka w te cudowne usteńka. Całuj w nos psa! Jogi, wiedziałem! Jogi, nie ruszaj się stamtąd! W dół kurty na Snag! Jasne, Jogi. A jeśli zechcesz mojej rady... No pewnie, wiem! Zejście ze sceny! Juhu, za nimi! Szybko z życiem, misie hop do kosza! Ukryjcie się tutaj, a ja odwrócę uwagę strażnika. Dość tego, Snagglepuss! Gdzie oni są? Oni? Tak, oni! Cicho, Japer! Ja tu przesłuchuję świadka! No gdzie ten Jogi? Ten, co to tańczył z brzuchem i reszta hochsztaplerów? O, chodzi panu zapewne o tę mumię. Ich miejsce jest w muzeum. Ich miejsce jest w zoo. No, którędy uciekli? Jap. Tamtędy. Jap. Doskonale. Balonem do nieba. Powodzenia, Jogi. Oh.
Co się dzieje? Nie wiem, Bubu, ale chyba najwyższy czas się dowiedzieć. Patrz, jaka mgła. Jest gęsta jak zupa. Strażnik za nic nas w niej nie zauważy. No to chodź, nie ma co tu siedzieć. Ej! Ktoś mi czegoś nie powiedział, nie mam gruntu pod łapami. Ej, gdzie jesteśmy? Co? Nie pytaj. Nie widzę pławie czubka własnego nosa. Bo otacza nas Altranimbus, taka chmura. I co teraz robić, Yogi? A co my możemy? Najwyżej przekimać się smacznie w chmurce i zaczekać, aż się przejaśni. Yogi, mówi do ciebie strażnik. Hej, Bubu, dałbym głowę, że słyszałem głos strażnika. Ja też, Yogi, pewnie nam się śniło. To nie sen, Bubu, zobacz sobie. To Empire State Building. Zawsze chciałem na niego wjechać, ale nie od tej strony. Tu mówi strażnik, Yogi. Słyszysz mnie? Słyszę, ale nie widzę, szefie. Yogi, spójrz. Yogi, teraz możesz się poddać. Ja się poddać, gdy wciąż jestem nad? Ej, ten budynek ma pewnie ze 100 pięter. Czuję się jak King Kong. A mnie jest słabo. Panie i panowie, to niewiarygodna sprawa. Historia będzie miała swój epilog w wielkim Nowym Jorku. Wielka ucieczka misia Yogi i czwórki jego kompanów już dobiegła końca tu, na szczycie Empire State Building. Wiemy, że do misia Yogi dzwoni właśnie sam prezydent Stanów Zjednoczonych. Yogi, posłuchaj mnie. Mam tu dla ciebie nowiny. Dobre czy złe nowiny? Dzwoni prezydent, Yogi. Chce z tobą rozmawiać. Prezydent chce rozmawiać ze mną? No i co ja mu powiem, Bubu? Powiedz, dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, panie prezydencie. Mówi Yogi. Jak mi się podoba Empire State Building, mógłby być troszeczkę niższy, hej? To był taki żart. Co takiego? Nie da pan zamknąć parku Jellystone? To naprawdę wspaniale. Możemy wracać do domu? Bubu, małe misie i ja? Dziękuję, jest pan porządnym facetem. Do widzenia. Słyszeliście, z kim gadałem? Z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Nie musimy już więcej uciekać. Wracamy do domu i do łóżka. Czy to możliwe gdzie indziej? Nie, tylko w starej, dobrej Ameryce. Zmęczony. Tak, to była długa wiosna, Bubu. Szczęście, że wreszcie można uderzyć w kimono. Ale Yogi, jeszcze za wcześnie. Nawet lata nie ma jeszcze. Dla misia nigdy nie jest za wcześnie, żeby sobie pospać. Położę się i będę udawał, że to wiosna. Niespodzianka! To te małe misie, Bubu. One śpią w moim hamaku. Hej, hej, wujku Yogi, jestem głodny. A ja wody bym się napił. Ja chcę usłyszeć bajkę. Proszę. Wiesz, Bubu, wychowywanie trójki misiów to niekończąca się robota. Tak, Yogi, chyba masz rację. Wujku Yogi, wujku Bubu, chcemy wam zdradzić jedną tajemnicę. Tajemnicę? Nam? Aha! Słuchamy, o co chodzi? Chcieliśmy powiedzieć, że jesteś najwspanialszy na świecie! Kochamy cię! Pewnie tak wygląda prawdziwy niedźwiedzi uścisk, ale wiesz co? Co, Yogi? Uwielbiam to! Opracowanie wersji polskiej Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi polskie i teksty piosenek Katarzyna Wojsz. Dźwięki, montaż Jerzy Wierciński. Kierownictwo muzyczne Marek Klimczuk. Kierownik produkcji Paweł Araszkiewicz. W wersji polskiej udział wzięli Yogi Zbigniew Konopka, Bubu Piotr Pręgowski, Bazy Anna Sroka, Boper Jarosław Boberek, Bitsy Monika Wierzbicka, Strażnik Smith Ryszard Nawrocki, Trapper Tomasz Marzecki, Quick Draw Arkadiusz Jakubik, Wally Ryszard Olesiński, Snagglepuss Jacek Kopczyński oraz Krzysztof Królak, Ewa Serwa, Jacek Wolszczak, Jonasz Tołopiło, Robert Tondera, Stefan Knote, Agata Gawrońska, Piotr Bajor, Paweł Galia i inni.